Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku w naszym domu. Kto trafił do mnie przez przypadek po raz pierwszy, chciałam tylko tak w skrócie powiedzieć, że od 6 lat mieszkamy tutaj z moim mężem Wojtkiem, dwoma psami, Koko i Kudłem oraz 6 kotami. Mieszkamy tutaj, gdzie? Na wsi. Przeprowadziliśmy się z Trójmiasta, wybraliśmy wieś i oczywiście moje zwierzęta bardzo mocno mi przeszkadzają, żeby nakręcić czołówkę. Standard. Kochani, co dzisiaj w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać jedną z dekoracji, o którą prosiła mnie Lucynka w pewnym komentarzu. Więc ja za chwilę zmienię kadr, a Ciebie zapraszam do oglądania. Jeżeli taki filmik o dekoracji domu Ciebie nie interesuje, to nie musisz oglądać tego odcinka. Wpadnij następnym razem, może wtedy coś cię, Grażynka. Grażynko do brzegu skarbie, coś cię zainteresuje, no przecież rzecz oczywista, zainteresuje. Dobrze, kochani. Ach, jeszcze chciałam przypomnieć oczywiście, że napisaliśmy z tego czasu książkę pod tytułem Tak samo jak nasz dom, dom pod bocianem, którą można kupić w moim sklepiku, a te prace, które wieszą tutaj na ścianie, nie wiem czy widzicie, to też są moje prace, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani naszym życiem i naszymi powodami, dla których wyprowadziliśmy się na wieś. Serdecznie zapraszam. Dobrze, kochani, przed chwileczką, nie wiem, jak mam nastawiony, chcesz tu? Proszę, no wskakuj, no. Killer, słuchajcie. Powiem parę słów o tej dekoracji, którą przed chwileczką Wam pokazałam. Prosiłam je w którymś tam komentarzu jakiś czas temu Lucynka. Więc no jeszcze Miram teraz. Mirciu, jeszcze Ty? Nie mam już miejsca, wiesz? Nie mam już miejsca dla Ciebie. No, tutaj możesz na fotel. Bo nie ma miejsca na razie. Nie wiem, czy to widzicie. Co się dzieje u nas. Tak jest, tak mamy z sobą związane zwierzęta. No tu Mirciu. Słuchajcie, bo się, przepraszam Was. Słuchajcie,
powiem Wam teraz o tej dekoracji. Całkiem niedawno położyłam tutaj ten koszyk, ale to z uwagi na to, że ja lubię zmiany. Lubię zmiany i zawsze sobie coś tam dokładam. Ten koszyk służył nam czasami w różnych sytuacjach. Czasami noszę w nich drewno, czasami służy mi jako dekoracja. On tutaj został na siedlisku i on jest jakby z tego miejsca, z tego siedliska. Ej, 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 kokunia, kokunia. Hortensje są z naszego ogrodu. W tej chwili do tego koszyka, a jak widzieliście, włożyłam świeczki i coś takiego zielonego, sztucznego, chociaż to jest chyba jedyna, no jedyna to przesadziłam. Ja niekoniecznie lubię sztuczne kwiaty, sztuczne dekoracje, ale czasami jak nie ma zielonego takiego, które by się chciało, to i przydatne jest to. Zapewne już niedługo, znaczy nie, za jakiś czas wrzucę tam parę jajek, jak będzie zbliżały się te święta. Nie wiem, może wsadzę tu jakiegoś zająca. I to będzie, ten koszyk będzie podstawą już do dekoracji świątecznej. Ale jaki jest jakby szkielet? To jest rama z tego miejsca, rama jest bardzo stara, ja ją wyszlifowałam. Bardzo lubię ramy, szczególnie stare. Jak widzicie, wszystko się przydaje, włącznie z takimi starymi ramami. No i teraz, najlepiej byłoby mi zanieść tą ramę do szklarza, żeby mi wsadził tam szyby. Nie szyby, przepraszam, lustra, bo uwielbiam lustra w takich ramach. Ale wiecie, jak to jest. Czasami jest tyle priorytetów, że coś zawsze odkłada się na później. I właśnie ta rama jest zawsze odkładana na później. Żeby zadowolić siebie, miałam takie lustro, które co prawda wielkością nie pasuje do ramy, ale stąd właśnie ta hortensja i z tej strony hortensja, żeby zakryć jakby brak całej tego lustra. Na przelustrze powiesiłam cztery obrazki, które przedstawiają cztery pory roku. Od góry wiosna, lato, jesień i zima. I w zależności jak zmieniają się okazje, tak będzie zmieniała się tutaj dekoracja, ale to już o tym mówiłam. Na święta widzieliście, na święta były świerki, dzwoneczki i lampeczki. Koko, kto je poduszkę? Mi się wydaje, że potrzeba sytuacji wyzwala w człowieku kreatywność. Jeżeli na coś nie możemy sobie pozwolić z uwagi na finanse, otwiera nam się głowa, otwiera nam się nasza kreatywność. Takie jest moje zdanie. Pokażę Wam jeszcze, jakiego kwiata postawiłam na stole, żeby troszkę zmienić. Lubię zmiany, ale muszę Wam się przyznać, że Wojtek bardzo niekoniecznie. Więc musimy jakoś dojść do wspólnych kompromisów. Także zmieniam takie elementy, które jemu, Wojtkowi, nie przeszkadzają, ale meble generalnie stoją raczej w tych samych miejscach. No dobrze, kochani. Koko, zejdź, bo ja muszę... Kocham cię. No. Kocham cię. A ty mnie kochasz? No pewnie, że tak. No, dobrze, już, schodzimy, tak? No, schodzimy. Usiądziemy gdzieś indziej, dobra? Gdzie indziej. No, chciałam Wam pokazać te zmiany, które lubię poczyniać, a więc na stoliku postawiłam wazę. Ta waza też jest z tego miejsca, także ona jest bardzo stara. Ten kwiatek stał przy świętych obrazkach, ale pomyślałam sobie, że mogę przecież zmienić
temu kwiatku miejsce i tak przystroić, ustroić, możecie sobie dobrać odpowiednie słowo, stolik. No, skoro zabrałam białą wazę, postawiłam na stolik, tutaj zostały dwie kwiatki. No niestety ostatnio nie uratowałam żadnego kwiatka, dlatego, bo nie byłam w Biedronce. Zobaczcie tego kwiata. On był taki niepozorny. Przecież ja od niedawna ratuję kwiaty i to, co jest u góry, te liście, to są wszystko świeże liście, wypuszczone zimą. Także jak go przestawiłam tutaj na parapet, gdzie dostał więcej słońca, zupełnie inaczej rośnie. Kokuniu, a kto zajął mój fotel? Skarbie? Koko? Koko? Tak? Grzeczna jestem. Grzeczna, piękna i wspaniała. Dziewczyny i chłopaki, zachęcam was do ratowania zwierząt ze schronów. Bo kochani, powiem wam, że dopóki zwierzęta są w schronach, nie powinniśmy kupować i rozmnażać zwierząt. One potem odwdzięczą nam się najwspanialszą miłością. Prawda, kokuniu? A wracając do kwiatów, to pamiętacie tego kwiatka, to jest chyba przedostatni ratowany i ma się bardzo dobrze. Widzicie już, jaki tutaj puszcza. Także ja będę robić sobie sadzonki z tego kwiatka. No i pokazuję wam ostatni nabytek. To już wam go pokazywałam. Tak sobie go tutaj postawiłam, bo z tego, co wyczytałam, one przeżyją nawet tak troszeczkę dalej od słońca. O, tak to chciałam powiedzieć. No jak już pokazuję wam wszystkie kwiaty, to przy okazji pokażę wam tego mojego asparagusa. No, on podobno musi mieć dużo światła, więc stoi tutaj i na razie ma się dobrze. A tak wygląda to z innej perspektywy. I widzicie oczywiście na kanapie Mirona, który też koniecznie razem z Koko chciał mi towarzyszyć, kiedy pokazywałam wam dekoracje. Mirciu, co tam? Kochani, przysiadłam sobie tutaj jeszcze na foteliku. Mam nadzieję, że trafiłam z kadrem. Jednak samemu trudno się filmuje, żeby być jakby i mówić do was. Myślałam o tym, jakby usprawnić swój kanał i żeby też zaoszczędzić waszego czasu. Doszłam do wniosku, że zrobię pewne udogodnienia dla was, żebyście nie wchodzili w tematy, które was w ogóle nie interesują. I doszłam do wniosku, że ta ikonka, która skupię się nad ikonkami, które widzicie w pierwszej kolejności. Jeżeli
na ikonce będzie kwiat, to znaczy, że mówi o kwiatach. Jeżeli będą zwierzęta, to znaczy, że mówię o zwierzętach. A jeżeli na ikonce będę ja sama, to znaczy, że przemycam treści związane z życiem, traumami, ale oczywiście nie z radościami. Jeżeli będę chciała sobie tak po prostu podzielić się z wami jakimiś wątpliwościami, to wtedy, jeżeli to będą takie pogaduchy, to wtedy ja będę na tym zdjęciu czołowym. Tak doszłam do wniosku, że to wam ułatwi i zaoszczędzi też waszego czasu, bo jeżeli takie pogaduchy, takie moje przemyślenia was nie interesują, to po co wchodzić, po co? Lepiej poświęcić swój czas jakiejś innej osobie, temu, co was zainteresuje. No, mam nadzieję, że te zmiany przypadną wam do gustu, dlatego w tym filmiku ostatnim ja jestem na tej ikonce. No, chyba mam nadzieję, że nie tłumaczyłam zbyt skomplikowanie. Dobrze, kochani, do następnego razu. Życie jest piękne. I tyle. Po prostu jest piękne.